Dwójeczka poszło gładko, wyjątkowo. Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym kalendarzem adwentowym. Jestem na takiej fali otwierania kalendarzy adwentowych. Jest to kalendarz, który przyszedł do mnie z Wielkiej Brytanii, ale nie płaciłam żadnych dodatkowych opłat. Jest to Space NK. Bardzo luksusowy kalendarz i w sumie jego cena też na to wskazuje, bo kosztował 230 euro, ewentualnie 199 funtów, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 1050 zł. Tutaj ze względu na kurs walut to jest mniej więcej to samo, bez względu na walutę. I nie było żadnych dodatkowych opłat i wręcz Space NK zaznacza na stronie, że jeżeli jakiekolwiek dodatkowe opłaty będą poniesione w związku z wysyłką do Europy, to oni je pokrywają albo umożliwiają bezpłatny i bezproblemowy zwrot produktu, jeżeli taka sytuacja nastąpi. Ja nic nie płaciłam, przyszedł bardzo szybko w przeciągu paru dni i kupiłam go w przedsprzedaży. Dostałam cynk od jednej z Was, dziękuję serdecznie. 17 września zakupiłam przez link, który też Wam wklejam w opisie, bo tak jakby tylko przez link można go kupić na ten moment. Wartość ma być spora wewnątrz. Ja też mniej więcej przejrzałam te produkty, nie tak, że wydałam tysiaka bez zastanowienia, tylko przejrzałam, ale już nie pamiętam, co tam było. Wiem o jednym produkcie, wrył mi się w pamięć, bo kosztuje połowę tego kalendarza i chcę go zacząć używać od razu. Także to pamiętam, a resztę nie. Pamięć złotej rybki. Oczywiście jak trzeba, to pamiętam różne rzeczy i wypominam. Także myślę, że nie ma co przedłużać, przejdziemy do unboxingu. Zachęcę Was do zostania ze mną na dłużej, czyli do subskrypcji mojego kanału. Także nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze, żeby nagrodzić moją pracę. I już zaczynamy. Kalendarz przychodzi w takim papierowym kondoniku. I postaram się teraz go zsunąć umiejętnie. Lata praktyki. Chyba sama nie dam rady. Wow, ale to wygląda. Tak mało widoczne są te cyferki, że jestem pewna, że Emil by miał problem z rozpoznaniem, rozczytaniem tych cyferek, bo jest daltonistą. Chociaż nie są kolorowe. Może zrobimy test. Wytargałam jedynkę, chociaż jest ciężko. Myślę, że łatwiej było, gdyby leżał, ale zamysł artysty jest taki. Od jakiejś minuty siedzę z otwartą buzią. Jestem w szoku. Dostajemy dwa produkty z marki Sunday Riley, więc już pierwsze okienko, pierwszy kartonik jest mega drogi. I ten taki większy produkt, i zakładam, że to jest pełnowymiarowy, a może nie, bo 15 ml, to jest CEO Glow. Serum olejowe z witaminą C. Z racji tego, że to jest forma olejowa, no to w sumie można się było spodziewać, że tutaj mamy stabilną formę witaminy C, tetraizopalmitynian askorbylu i też mamy do tego kurkumę. Oprócz tego jeszcze olej z wisiołka, wszystko dodaje nam bardzo lekką formułę, także tutaj mamy taką bombę antyoksydacyjną. Cudo, nie mogę się doczekać, aż zacznę używać. A drugi produkt, co jest właśnie coś, czego mi brakowało w dotychczasowych kalendarzach, bo wszędzie tylko mamy kwasy, 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 a nie wszyscy są kwasy jesienią i zimą. A tutaj mamy produkt z retinolem i to nawet nie samym retinolem, tylko mamy tutaj jakąś taką mieszankę retinoidów, z czego 5% to są estry retinolu, czyli ta taka jeszcze forma przed retinolem, taka najsłabsza, no ale nadal 5% to nawet sporo. I też mamy 1% retinol w kapsułkach liposomów, więc taki wolno uwalniający się, więc też nie powinno być skutków ubocznych. No i też mamy 0,5% niebiesko-zielonych alg, które mają działać podobnie jak retinoidy. Mega, nie mogę się doczekać i może sobie tak szybciutko przetestuję tą tubeczkę, zanim przejdę do większego opakowania retinolu z Basic Club, które planowałam otworzyć, więc super. Pierwsze okienko, czy tam kartonik, to jest po prostu sztos. Dwójeczka poszła gładko, wyjątkowo. O, tutaj mamy maskarę z marki Charlotte Tilbury. Jest to maskara unosząca rzęsy, tak podkręcająca je, zwiększająca objętość. No i co? No i pewnie też wydłużająca i trwała. Ale pięknie wygląda! Boże, przepraszam za ekscytację, ale po prostu naprawdę jestem tak podekscytowana. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. I mamy tutaj silikonową szczoteczkę, więc to tym bardziej pewnie będzie pomagało w tym takim wydłużeniu i podkręceniu rzęs. W trójce coś dużego.
I w trójce mamy Olaplex. Myślę, że Olaplex w tym roku w kalendarzach po prostu się reklamuje jak może. Tylko, że tutaj mamy większą pojemność niż dotychczas się zdarzały, bo zazwyczaj były 30 ml, a tutaj mamy 100. Więc przetestuję w końcu. To jest produkt, który nakładamy przed myciem włosów, tam na jakiś czas i on ma je tak jakby uzupełnić, domknąć tą łuskę włosa, sprawić, że włosy będą wygładzone, odżywione i tym podobne. I często jest ten zabieg wykonywany w salonach fryzjerskich. Kureczka. I kolejny produkt to jest serum hialuronowe 10 ml z marki Dr. Barbara Sturm. Marki niemieckiej, z której też już miałam kiedyś produkt, nawet jeszcze chyba niewykończony z kalendarza. I w przeciwieństwie do tamtego serum, to tutaj ma bardzo krótki skład i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj dwa fermentowane ekstrakty roślinne, jest kwas hialuronowy, też w sumie nie wiadomo jak cząsteczkowy, natomiast kwas hialuronowy sprawdzi się najlepiej rano, żeby tak odżywić skórę, nawodnić ją, zapobiec utracie wody z naskórka, żeby ta buzia wyglądała po prostu na taką pełniejszą, bardziej nawilżoną. Także super. Piątka, gdzie jesteś? Serię oczopląsu można dostać. I w piątce mamy markę Dr. Dennis Gross, markę, z której też już miałam parę produktów i w sumie wszystkie lubiłam, zwłaszcza krem pod oczy z kwasem hialuronowym, kolagenem, był mega. Wtedy faktycznie rozjaśniły mi się cienie pod oczami, a tutaj mamy takie jakby 5 zabiegów, chusteczek, które mają złuszczyć nasz naskórek delikatnie w 2 etapach. Wkładamy najpierw jedną i to ma być do złuszczania naskórka i wygładzenia. I tutaj właśnie mamy te kwasy AHA, a druga to ma być taki neutralizator. Więc obstawiam, że w sumie tutaj dosyć spora moc musi być tych kwasów, skoro w drugim kroku mamy to zneutralizować. No i to ma być taki 2-minutowy zabieg. Szóstka. Szóstka to jest Hourglass i jak się nie mylę, a to jest Glitter Eyeshadow, już myślałam, że to jest puder do twarzy, bo chciałam zawsze przetestować ich puder. I nie jestem pewna, czy ja na przykład nie miałam takiej małej wersji tego cienia w kremie. Z tego co się orientuję, to ma być to naprawdę bardzo trwały produkt. Wygląda bardzo ładnie, mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Siódemka, o tutaj. U, siódemka ciężka. Zobaczcie, że tutaj mamy ogólnie też i większe pojemności wszystkiego. Sol de Janeiro, Balm Diabright Cream, czyli balsam do ciała. Ten akurat ma taki nieco słodszy zapach, taki bardziej wyważony. Pachnie troszeczkę jak takie delikatne kwiatowe perfumy. I ja mam pojemność 25 ml w swoich zapasach, a to jest 75 ml, czyli już taki konkret. A to są produkty, które naprawdę długo utrzymują się na ciele, dobrze nawilżają, ale też po prostu długo pachną, więc ten zapach jest przez cały dzień wyczuwalny na skórze. The Ordinary produkt, Caffeine Solution 5% i też EGCG. To jest produkt pod oczy. Ja już go miałam chyba nawet dwukrotnie. Raz używałam, a raz poszedł w świat. Pamiętam, że w trakcie używania tego produktu sporo się go osadzało, on się jakby krystalizował na buteleczce, ale to też na nic nie wpływa, jeżeli chodzi o używanie. Ma wpłynąć na zmniejszenie zasinień wokół oczu ze względu na zawartość kofeiny i też ekstraktu zielonej herbaty, no i też dodatkowo dokładnie nawilżyć tą okolicę. Jak używałam, był w porządku, nakładałam go jeszcze pod krem, ze względu na to, że to jest serum, ale można stosować też w pojedynkę. Tak, to dziewiątka? Dziewiątka. I dziewiątka to jest Drunk Elephant. Taki zestaw 2 produktów, ale słodziaki. Zobaczcie, jakie słodziaki. I mamy tutaj produkty po 5 ml, z czego jeden to jest krem do twarzy. Krem, który ma być taki odżywczy, odbudowywać barierę hydrolipidową. Mamy tutaj ceramidy, 6 afrykańskich olejów, z czego zresztą słynie marka Drunk Elephant. I nawet jest podane pH. Mamy tutaj 5,2. Ciekawe, do przetestowania. A drugi produkt to w ogóle jest coś na pograniczu makijażu i pielęgnacji, bo to jest skoncentrowany róż w kroplach, który też ma mnóstwo składników odżywczych. Mamy tutaj aminokwasy,
I też ma podane pH 5,5. To jest produkt, który możemy stosować w pojedynkę jako po prostu róż w kroplach, ewentualnie dodawać do innych produktów. Bardzo ciekawy zestaw. Dobra, dycha. Dycha jakoś taka duża. Boy smells i faktycznie coś mi tutaj pachnie. Świeczka, ale jaka intensywna. Nieprzypadkowo jest boy smells, bo pachnie to bardzo męsko. I mamy tutaj też wypisane składniki jakby zapachowe. Mamy coś drzewnego, mamy dym, też węgiel, palo santo. Także te składniki na pewno są tutaj wyczuwalne. Ale jest to bardzo intensywny zapach i nie jestem pewna, czy to do mnie przemawia. No i wykrakałam, mamy puder transparentny, tylko że z Anastasia Beverly Hills. Więc doczekałam się. 6 gramów, czyli nie tak mało jak na puder. Ciekawa jestem, ile ma pełnowymiarowy produkt. Tak wygląda opakowanie, bardzo klasyczne, jak to produkty Anastasia Beverly Hills. Puder jest wegański, bezglutenowy, tak jakbym miała go jeść. Niekomedogenny, przetestowany dermatologicznie, bez alkoholu i ma się długo utrzymywać. Przetestuję go na pewno, też pod oczami, zobaczymy jak się sprawdzi. Dobra, 12. I w 12 mam produkt marki Fresh, Sugar Advanced Therapy. To jest produkt do ust. Pewnie taka pomadka peelingująca, coś jak Sylveco ma, tylko znacznie tańszą. Zobaczcie jaki słodziak. I to się odkręca. I na ten moment nie widzę, żeby tutaj były jakieś drobinki. To wygląda po prostu jak taka mocno natłuszczająca pomadka. I też ma SPF 15. Także ciekawe. To teraz 13. I w 13 produkt marki Caudalie, czyli francuskiej marki. To jest ta seria taka winogronowa. Mamy tutaj 30 ml toniku. Takie mgiełki, oni nazywają to Beauty Elixir. Ma wygładzać i też tak jakby rozświetlać. Mamy tutaj kompleks rozświetlający. Widać zresztą, że na samej górze unosi się olejek. I pytanie, czy to jest olejek po prostu, czy to jest olejek eteryczny. Na drugim miejscu w składzie mamy alkohol. Tak zerknęłam, bo jeżeli to jest ten sam produkt, to tamten bardzo alkoholowo pachniał. I wręcz tak jakby miałam poczucie, że nakładam alkohol na twarz. Ale muszę się upewnić. Wiem, że wiele osób ubóstwia te produkty, tylko pytanie, na ile to jest sponsorowane, a na ile to jest prawdą. I 14. Chciałam zauważyć, że ogólnie to potem może służyć za jakiś taki regał. I mamy produkt z marki Kate Somerville. To jest pełnowymiarowy nawilżający krem z mlekiem kozim. Jest to produkt przeznaczony do szczególnie wrażliwej skóry. Skład jest dobry. Mnóstwo ekstraktów roślinnych, składników odżywczych, nawilżających, no i też takich właśnie wskazanych dla cer naczyniowych wrażliwych, bo chociażby mamy tutaj ekstrakt z oczaru virginijskiego, który uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, takie wzmacnia. Tak wygląda sam krem i fajnie, że mamy tutaj taką formę dozowania tego kremu poprzez naciskanie. Dzięki temu nie wkładamy tam paluchów, też nie trzeba się bawić w żadnej szpatułki. I w sumie nie dziwi mnie, że ta marka się pojawia w różnych kalendarzach, bo jest to stosunkowo nowa marka, więc tak jakby chce się też rozpromować. I 15. Ulala, i 15 to jest Dermatologica. 50 ml, czyli też nie mały produkt. I to jest Special Cleansing Gel. Czyli mamy żel do mycia twarzy. Tylko pytanie, w jakim stopniu on jest specjalny. I tak czytam, że to jest ich kultowy produkt do oczyszczania twarzy. Jak mogłam nie wiedzieć. Bez mydła. I który ma usuwać niedoskonałości. Ma tak delikatnie myć, nie zaburzać bariery hydrolipidowej. I ma chłodzącą miętę i lawendę. Czyli gdzieś tam efekt taki będzie pobudzający. Zwłaszcza z rana. Ogólnie marka Dermatologica słynie też z dobrych składów i takich specjalistycznych formuł do cer wymagających. To teraz 16. 16 to jest róż. I po wielu kalendarzach adwentowych można mieć zapas różu na, myślę, że z 10 lat. Z marki Rosing. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Bardzo jakościowe, ale wygląda jak kopytko. Tak przynajmniej mi się skojarzyło. Kolor wygląda następująco. Strasznie intensywny. Kolor nazywa się Azalea i aż strach dotykać, mimo że domyślam się, że można dozować oczywiście, ale chyba podziękuję. Teraz 17.
I w 17 wyjątkowo coś małego, ale nie przypadkowo, bo jest to nawilżający krem z marki La Mer. Więc mimo, że mamy tutaj 7 ml i to pewnie będzie jeden z mniejszych produktów, to pewnie będzie jednym z droższych. Także przetestuję, zobaczymy, czy to, co się słyszy o tej marce i w ogóle cena tych produktów, czy jest adekwatna do ich jakości. Taki mały słoiczek. I tak zerknęłam na skład z ciekawości i w ogóle na pierwszym miejscu mamy ekstrakt z alg. Na pierwszym miejscu, zamiast wody. Ale dalej mamy parafinę. Więc obstawiam, że to jest bardzo treściwy krem i zdecydowanie nie dla cer skłonnych do niedoskonałości, do tłustych cer, taki może bardziej do odbudowy bariery hydrolipidowej, ale nie na co dzień. Dalej mamy mnóstwo ekstraktów roślinnych, tutaj nie ma co już się do tego przyczepić, mimo że gdzieś pod koniec składu jest alkohol, denat i perfumy. Niemniej parafina wysoko w składzie sprawi, że po prostu to będzie taka warstwa okluzyjna. I nie jestem pewna, czy te pozostałe składniki w ogóle będą miały szansę przeniknąć. Jaka osiemnastka wielka. Tak, osiemnastka to jest to, na co czekałam. A tutaj nawet mamy dwa produkty. Osiemnastka to jest krem pod oczy z Medicaid z retinolem. Ale to jest taka bardzo zaawansowana forma retinolu. To jest jakaś w ogóle najnowsza generacja, która ma działać ośmiokrotnie mocniej, a raczej szybciej, skuteczniej niż sam retinol i przy tym też ma nie wywoływać skutków ubocznych. Tutaj wręcz dostajemy to w etui. To jest pełnowymiarowy produkt i on sam w sobie, jak pamiętam, kosztuje prawie 500 i to zaważyło na decyzji o zakupie tego kalendarza i zdecydowanie zaczynam tego używać od razu. I żeby tego było mało, to w tym samym kartoniku dostajemy jeszcze inny produkt marki Medicaid. To jest serum nawilżające z kwasem hialuronowym NMF, 8 ml. Czyli takie po prostu nawilżające, odżywcze serum do twarzy. Te dwa produkty to jest sztos. 19. Jo Malone. Jest to produkt pod prysznic, do kąpieli pod prysznic, żel Jo Loves. I mamy tutaj 75 ml i muszę powąchać, jak to pachnie. Wow, ale intensywny zapach. O, taki przepiękny, cytrusowy, aż zaczęłam się ślinić. Ależ piękny zapach. Myślę, że to zdecydowanie będzie konkurentem dla Molton Brown, bo tak cudownego zapachu jeszcze nie miałam. No i też na pewno jest wydajny. Starczy na długo. I 20 to jest produkt, który ja już mam i chyba nawet mam w większej pojemności, albo w takiej samej. Laura Mercier, baza pod makijaż, taka wygładzająca, zmniejszająca widoczność porów i też utrwalająca makijaż. Potwierdzam, tak jest, bardzo ją lubię i używam tak naprawdę tylko w strefie T, w momencie kiedy wiem, że mam jakieś większe wyjście, czy po prostu chcę, żeby to wszystko wyglądało tak flawless. I wyciągnę mój egzemplarz, tak, 25 ml, czyli mam taką samą pojemność. 21. I mam tutaj dwa produkty marki Sisley po 10 ml, także takie dwie mniejsze pojemności, ale marka jest kosztowna. Pamiętam, że też miałam jakieś produkty pod oczy z któregoś kalendarza, chyba Feel Unique 2 lata temu i kosztowały krocie. Jeden z nich to jest taka maska kremowa, którą nakładamy 2 do 3 razy w tygodniu i po prostu jej nadmiar ściągamy po 15 minutach z różą Black Rose, która ma wygładzić, nawilżyć i też rozjaśnić skórę. Także to jest jedno. A drugie to jest taki Ecological Compound. Coś a la serum, bo może być używany tak jakby w pojedynkę albo pod inny krem. I tutaj mamy żeńszeń, wąkrotę azjatycką, więc właściwości takie pobudzające krążenie, regenerujące, rewitalizujące, odżywcze. Marka też swoje kosztuje i pewnie ma też zwolenników. No i tutaj mamy produkt, który ja już miałam z Cult Beauty, bodajże z tamtego roku i nawet go już używałam. To jest Augustinus Bader, nazwa z łaciny. Taki odżywczy krem z kompleksem aminokwasów, takich opatentowanych. I to ma być produkt taki właśnie mocno odżywczy do zwłaszcza cer dojrzałych. I ja używałam tego produktu i powiem Wam, że jakoś nie polubiłam się z tą formułą. On był mocno odżywczy, wręcz tak jakby ślizgał się na skórze.
I może krzywdy nie zrobił, ale też nie lubiłam za bardzo tej formuły, więc powędrował dalej, podarowałam teściowej. Tutaj jeszcze jako drugi produkt w tym samym kartoniku dostajemy olejek, też z podobnymi składnikami, bo też z tymi aminokwasami, z różnymi olejkami, ma odżywiać, tak wygładzać. Więc olejek wypróbuję z miłą chęcią, zwłaszcza, że ma taką fajną formę pipety, także jest bardzo poręczny, a tutaj mamy raptem 2,2 ml. 23 i już zbliżamy się do Wigilii. No i tutaj mamy kolorówkę. Pomadka do ust z Narsa. Wiecie, że nie jestem wielką fanką produktów do ust, ale może ten kolor będzie w porządku. Dolce Vita się nazywa i wygląda jak brudny róż. A wiecie, że jestem fanką brudnego różu. Bardzo ładnie wyglądają te pomadki z Narsa. No i kolor wygląda jak większość moich. Także faktycznie taki brudny róż. Porównam, czy nie powielają mi się kolory w mojej kolekcji. Jak nie, no to z miłą chęcią będę używała. Natomiast jak się powielą, no to po prostu pójdzie w świat. 24, nie mogę się doczekać. 24 to produkt marki Summer Fridays. I to jest maska. Nawilżająca maska, tak jakby kolor też wskazuje na to. Pełnowymiarowa, 64 gramy. I to jest produkt, który nakładamy i po tych 10-15 minutach zmywamy. Też może być stosowana pod oczy. Wygląda bardzo typowo dla nich. Aluminiowe opakowanie, taka tubeczka. W składzie mamy fajną kombinację. Mamy masło shea, niacynamid, gliceryna, ceramidy, kwas hialuronowy, znowu ceramidy, witamina C, alantoinę, bisabobol, pantenol, ekstrakty roślinne. Także naprawdę bardzo bogaty skład i faktycznie jestem skłonna uwierzyć, że to jest mega odżywczy i nawilżający produkt. Idealny na okres jesienno-zimowy, będę to powtarzać, bo jeżeli decydujecie się na stosowanie chociażby retinoidów, no to tego typu rzeczy czasem ratują życie. I wracam do Was z podsumowaniem. Chciałoby się powiedzieć, obliczyłam wartość zawartości, natomiast faktycznie Wy widzicie tutaj tą wartość obliczoną. Zresztą widzieliście na belkach te ceny, ale ja jeszcze teraz jej nie znam. Policzę sobie w postprodukcji, żeby nie tracić czasu, bo naprawdę mamy sporo produktów, aż 29, z czego mamy 9 produktów pełnowymiarowych, to jest sporo, a 20 travel size łamane na deluxe, niektóre pojemności. No i mamy tutaj znaczącą przewagę pielęgnacji, dlatego mnie tak to cieszy, zresztą widzicie moją ekscytację. 19 produktów do twarzy i mamy tutaj pełną rutynę pielęgnacyjną, od mycia twarzy, tonizacji, sera do twarzy i to w różnych formułach, zarówno olejowe, jak i na bazie wody. Też kremy do twarzy, maski, a jeszcze produkty pod oczy, również 2 produkty pod oczy, więc jest naprawdę bogato. Mamy raptem 2 produkty do ciała, ale konkretne i też 1 produkt do włosów, również konkretny, pełnowymiarowy. Z makijażu mamy 5 produktów ze znaczącą przewagą też pełnowymiarowych pojemności, no i zdecydowanie to są marki selektywne, no i świeczuszka, którą można wrzucić do kategorii inne. Też nie wszystkie produkty są takimi, na które się rzuca od razu i wiecie, i zacznę ich używać. Fakt, że to serum pod oczy z retinolem, tak właśnie będzie. Natomiast nie wszystkie, niemniej znacząca większość jest na moim celowniku i pójdzie do zapasów i po prostu będzie czekała na moment, kiedy ich będę potrzebowała. Jestem świadoma, że jest to drogi kalendarz i nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić. Natomiast tak jak zresztą mówiłam na początku, wydaje mi się, że czasem jest lepiej po prostu uzbierać środki nawet przez cały rok, odkładać sobie na jeden, a konkretny kalendarz, żeby mieć marki selektywne, większe pojemności i też produkty, które chcemy przetestować w całości, a nie tylko jakieś tam wybrane. I też takie produkty, które nie przewijają się już w którymś kalendarzu, bo producent chce się ich pozbyć, tylko po prostu to są produkty warte przetestowania. I tak właśnie jest tutaj. Też nie wszystkie produkty będę chciała przetestować, ale znacząca większość, myślę, że jakieś co najmniej 2/3 na pewno pójdzie w ruch, prędzej czy później i jestem szczęśliwa, że zdecydowałam się na ten kalendarz. Ciekawa jestem Waszej opinii, co sądzicie na temat tak drogiego kalendarza i jego zawartości. Czy bylibyście skłonni go kupić, czy może już kupiliście, albo to zrobicie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!